Jest 6:04. 6:04. Idziemy na rysy od słowackiej strony. Idziemy. W krzakach słychać misia. Może nas nie zje. Ale czyściutka woda. Daj łapę. Ej, nie zgryź mnie. Ale dobra. No i dobra, zapas uzupełniony. Można iść dalej. Zobaczcie sami, szlak wygląda w ten sposób, całkiem fajny i biegnie sobie taką dolinką, no przepięknie, inna planeta. Malowniczy, wodospady, jak widać czy nie widać z przodu. Słychać tylko szum.
To jest naprawdę pięknie, magicznie. O Boże! Zaczyna się ciekawie robić. O, szlak mamy taki kamienisty. O, właśnie. Taki kamienisty. O, trzeba uważać naprawdę, bo... Żabi staw. Zaczyna się robić ciekawie. Już temperatura się zmieniła. Trochę wiaterek. Mamy 2000 już wysokości. Idziemy w górę. Gdzieś tam.
Ja masz. Szczerze? O, to jest trochę strachu. Ale najlepiej nie patrzeć w dół. O kurde. Idziesz, nie patrz w dół. Powiem wam szczerze, że nogi mi się trzęsą. Mega, kurde, o stary. Czujesz tą gibkość w kolanach? Spójrz tam w dół. I tu między skałami płynie woda. No, czyściutka. Można się napić.
jest i rower. Zapomniałem naklejki. To jest szlak do najwyżej położonego kibla WC z takim widokiem, że praktycznie zastrać się można. Tak będzie. Zobaczcie sami. To jest pięknie. Można się zesrać ze strachu. Kranik jest. O. Patrzcie sami, co to jest. Jaka czapka króla. No, powiem wam, że fajnie jest. To jest to. Ja się coś robię, jak się patrzy w dół, nie? Kurde. No. Jak pająk. Fajnie to. My idziemy tam. No dobra. Atakujemy rysy teraz. Patrzcie, gdzie te weszły. Paczki. Zobaczcie, jak się pięknie odkrywa wszystko. Pogodę mamy bardzo ładną. Fajnie się zrobiło. Najważniejsze, że nie wieje. Ale to super wygląda. O, proszę. O, niech to.
jakoś tędy. Nie jest tam wejść. Niby szlak miał być łatwiejszy od strony słowackiej, ale bardziej malowniczy. Jak widać, jest. Ale też taki łatwy nie jest. Można powiedzieć, że na czworaka trzeba chodzić. Ja pier... Szał. Oni tam siedzą. Aż mi się w nogach coś miękko zrobiło. Spróbujemy tam wejść. O, mordę, nie patrz w dół. O kurde. No już wyżej w Polsce się nie da. Widziałeś go? Wróbel. To ja wróbel nie mogę zobaczyć. Bo tutaj jest. Ale mas. Masakrycznie jest.
Czarny staw, morskie oko. Pięknie tu jest. Ale strasznie. A, no to tak, faktycznie. Nie? No inaczej. Inaczej. Inne odczucia są. Hej. No, zdecydowanie. Tu jest ile? 2501, tak? 2503. 3 chyba. 2503. Tak, Michał, kopce je widzą. No, zejść tutaj to też nie jest tak łatwo. No, nie będzie. No, schodzenie nie należy do najłatwiejszych. Jak już dajemy radę. No tutaj musimy w górę podejść jakoś. Lawina. Widzieliście śnieg? Postój, patrz jaki masz pięknego motyla. Widzieliście ten śnieg tam po lewej? To gościu mówił, że to już tegoroczny. Ale naprawdę fajne szlaki. Malowniczy. Jest ogrom, nie? Piękny. No. Jest taka potęga, że tak człowiek się taki czuje, taki mały. No, tego wszystkiego. Ciężko sobie wyobrazić. Super. Cisza, nie? Cool. Ale cisza. Siedzimy sobie na piwku w schronisku pod Rysami. Piękny, piękny klimacik.
No już schodzimy na dół. Niestety tą samą stroną. Trzeba było jakoś tu dojechać samochodem na tą Słowację. Także no już tam męczenie jest jakieś, ale niby szlak ten sam, ale w drugą stronę inaczej wygląda. Inaczej pogoda jest. Wchodzimy na odcinek z łańcuchami. Dobrze. Może być ślisko, bo to woda spływa z góry. No, jest wysoko. Tędy idziemy. No to jest w zasadzie ten najniebezpieczniejszy odcinek, nie? No to na górę po samą sobie. Bartuś pnie w dół. O kurczę. Drabina piszczy. Nie ma śmiacia, bo trzeba się naprawdę trzymać. No, tak to wygląda.
Także lekki życie niemiłe. Jest mega. Czekaj, bicka napnę. Jest konkret, naprawdę. No. Można powiedzieć, że najgorsze mamy z głowy. Takie odcinki lubię najbardziej. Wielkie skały, wąskie przejścia. Coś fajnego, naprawdę. Słychać szum wodospadów. Żabi staw na Słowacji. Piękna woda, czyściutka. Te gładze to pewnie z góry spadły. No i tak wygląda szlak. Aż mi się nogi trzęsą. Wyjdę normalnie szał.
Rysy 2503. I na tych rysach też byliśmy. 2499 i obok rysy słowackie 2503. Pięknie.